Tematem dzisiejszego odcinka z cyklu Ogród Ozdobny będzie sierpniowe cięcie żywopłotów. Które rośliny przycinamy o tej porze i jak ten zabieg poprawnie przeprowadzić? O tym już za chwilę zapraszam. Żywopłoty są ważnym elementem wielu ogrodów. Mogą być niskie lub wysokie, iglaste lub liściaste, formowane lub naturalne. Od charakteru ogrodu i naszych upodobań zależy, jakich roślin użyjemy do budowania zielonych ścian i jak potem będziemy je prowadzić. Żywopłoty naturalne, zwłaszcza z rozłożystych roślin liściastych lub iglastych, potrzebują zazwyczaj więcej miejsca, ale potrzebny jest znacznie mniejszy nakład pracy w ich pielęgnacji. Żywopłot formowany potrzebuje regularnego cięcia. W zależności od gatunku roślin w szpalerze może być to cięcie raz lub kilka razy w roku. W naszym ogrodzie są żywopłoty formowane z irgi błyszczącej i grabu pospolitego. Szpalery z grabu są wysokie, z irgi nieco niższe. Innymi roślinami na żywopłoty liściaste, które często sadzi się w ogrodach, są między innymi takie gatunki zrzucające liście na zimę, jak buk pospolity, berberysy w różnych odmianach, forsycja pośrednia, jaśminowiec, pęcherznica kalinolistna, pigwowiec czy tabuła. A do roślin żywopłotowych wiecznie zielonych zalicza się między innymi takie gatunki jak tuje, czyli żywotniki zachodnie, oraz inne żywotniki, cyprysiki, cisy, bukszpany, jałowce czy laurowiśnie. Jeżeli chcemy poprowadzić nasz zielony mur w sposób formowany, należy rozpocząć przycinanie zaraz po posadzeniu. Dotyczy to zwłaszcza roślin liściastych. Dzięki temu rośliny te mają zwarty i gęsty pokrój, krzewią się od samego dołu, a nie jedynie w górnej części nasadzenia. Nasze żywopłoty mają już ponad 10 lat i osiągnęły już taką wysokość i wielkość, jaka nam odpowiada. W takim momencie należy już dbać o cięcie pielęgnacyjne, żeby nie rozrosły się one bardziej i żeby nie utraciły swojej gęstości. Kiedy jest więc najlepszy termin cięcia żywopłotu? W przypadku naszego ogrodu jest to właśnie sierpień. Póki nasadzenia były młode, cięliśmy je dwa razy, w czerwcu i sierpniu. Teraz wystarcza już jedynie ten drugi termin. Dlaczego późniejszy, a nie wcześniejszy? Ponieważ wiosną wiele w tych naszych żywopłotach się dzieje. Po pierwsze, irga błyszcząca kwitnie. Roi się więc w niej od owadów zapylających, dla których stanowi ona pożywienie. W sierpniu z kolei zawiązuje już ona owoce. Owadów nie ma wiele. Z kolei wysokie żywopłoty, jak na przykład ten nasz z grabu pospolitego, są lubianym przez ptaki miejscem gniazdowania. Warto więc poczekać, aż na pewno wszystkie skrzydlaki wyfruną z gniazd i wcześniej im nie przeszkadzać. Jednak żywopłoty zimozielone zazwyczaj radzi się przycinać wcześniej, wiosną, po to, żeby w okres zimowy rośliny te wkraczały całkowicie dojrzałe, bez nowych, młodych przyrostów, które mogłyby przemarzać. W sierpniu można jeszcze ewentualnie przeprowadzić cięcie kosmetyczne. Z tego powodu sierpień jest też ostatnim miesiącem przycinania roślin przed zimą. Muszą mieć one czas, żeby przed chłodami rany się zabliźniły, pędy zdrewniały, a same rośliny przygotowały się do nadchodzących mrozów. Wszystkie żywopłoty formowane należy przycinać od góry, a także ich boki. Żywopłoty zrzucające liście na zimę można formować prosto, na kształt prostokąta. Żywopłoty zimozielone zaleca się przycinać na kształt trapezu, lekko zwężającego się u góry. Najdokładniej robimy to, wyznaczając miejsce cięcia napiętym sznurkiem. A jeżeli nie zależy nam na idealnie uformowanej bryle co do centymetra, możemy wykonać cięcie na oko. Cięcie niewielkich szpalerów można przeprowadzić za pomocą ręcznych nożyc. Natomiast przy większych zielonych ścianach najlepiej sprawdzają się urządzenia mechaniczne, na przykład akumulatorowe sekatory do żywopłotów. Zaletą tego typu urządzeń jest to, że są ciche, ekologiczne i jedna bateria pasuje do wielu urządzeń, na przykład do kosiarki, sekatora czy sekatora z wysięgnikiem. Ponieważ przycinanie żywopłotu często wymaga pracy ponad głową, można wybrać urządzenie, którego głowica ma opcję regulacji i ustawienia pod odpowiadającym nam kątem. W przypadku wysokich żywopłotów przydatne są też urządzenia teleskopowe, które mają możliwość wydłużenia wysięgnika i przycinania szpalerów naprawdę wysokich. Ciekawym rozwiązaniem w mniejszym sekatorze jest też regulowana, okręcana rączka, dzięki której chwyt jest bardziej ergonomiczny, wygodniejszy i łatwiej się prowadzi cięcie pod odpowiednim kątem.
Nie zaleca się jedynie używania urządzeń tnących do przycinania laurowiśni czy innych roślin o bardzo dużych liściach, ponieważ gdy są one uszkodzone, nie prezentują się ładnie, brunatnieją i zamierają. Ale w przypadku innych gatunków do nasadzeń żywopłotowych lub okrywowych, jak najbardziej się one sprawdzają. Potem jeszcze trzeba posprzątać wszystkie odcięte fragmenty pędów i gotowe do kolejnego roku. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na co dzień.